Hej, 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 witam was ponownie bardzo serdecznie w kolejnej pokazówce. Dziś spotykamy się w grze Dev's Gambit i nie ukrywam, że jest to mój pierwszy kontakt z tą grą. Sam jeszcze nigdy w nią nie grałem, dzisiaj będziemy grać na ślepo. Za to zapoznałem się z kilkoma tekstami w sieci, z kilkoma filmami i wszystko wskazuje na to, że jest to przygodowa gra akcji platformowa z elementami RPG, która nawiązuje w pewien sposób do Soulsów, wyróżnia się piękną grafiką pikselową i właściwie to wszystko, co powinniśmy wiedzieć na start. Zrobię sobie postać, no i rzucimy okiem. Mam nadzieję, że nie będzie dzisiaj jakiegoś super strasznego lamienia z mojej strony, bo wydaje mi się, że jest to jedna z gier stosunkowo trudnych, a przynajmniej trudnych w pierwszym kontakcie. Dobrze, to jest ekran tworzenia postaci. Widzę, że mamy tutaj 7 klas postaci do wyboru. Ja w takich sytuacjach, kiedy jest to mój pierwszy kontakt z taką grą, zwykle lubię wybrać taką najbardziej uśrednioną, najbardziej wypłaszczoną klasę i wydaje mi się, że w tym przypadku to faktycznie będzie Soldier, jak w każdej innej grze. Na start za itemów weźmiemy sobie... Okej... Redukuje, dobra, regeneracja, upgrade'y, dobra, wiecie co, weźmiemy chyba w takim razie, co mi się tu rzuciło w oczy. W sumie te Vitality plus 5 chyba będzie całkiem okej na start. Dobra, z tego skorzystamy. No i tyle, tworzymy naszą postać, bo po prawej stronie nie, po prawej stronie nic nie mogę zrobić. To lecimy. Okej, wybudzamy się po jakiejś grubej bitwie, wszędzie są stosy ciał, ewidentnie martwi ludzie, znaczy chyba ludzie, cholera wie co to jest, patrząc na tego typa po lewej, i my się właśnie budzimy wśród tego wszystkiego. No, koleś mnie obraża na start, dzień dobry. Mhm, wszyscy nie żyją. Go back to Varos. You have an obligation to their families now. Czy pozwoli mi przejść na lewo? Pozwoli, tylko że nic tu na mnie nie czeka. Czy mogę z nim zagadać jeszcze? No trzeba wejść dosłownie na postać, trochę dziwne. Go back to Varos. You have an obligation to their... No dobra, czyli się będzie powtarzał. Wow! Okej. I to jest to, o czym mówiłem, jakby zobaczcie, jak pięknie są zrobione te postaci. Już nawet nie mówię o tłach, ale same postaci są bardzo fajnie pikselowo zrobione. Zwróćcie też uwagę na to, że inne postaci mówią, mają swój faktyczny voice over, natomiast nasz bohater głosu nie ma. Widzimy tekst, który wypowiada, ale nie słyszymy jego głosu. Też ciekawy zabieg. This contract will resurrect you in service to me. Rest assured, your mind and actions will be your own. No mam nadzieję. Why you mortals insist in glorifying a self-aggrandizing hoax is beyond me. In return, you must do something for me. Dziwne to trochę, że wszyscy mnie obrażają już na starcie. Jeszcze nic nie zrobiłem. Give it time. For now, just sign here. In blood, of course. No dobrze, podpisaliśmy kontrakt ze śmiercią. Będziemy musieli coś dla niej zrobić w przyszłości, jeszcze nie wiem co. Możemy wejść na to dziwne stworzenie, które jest odpowiednikiem konia w tym świecie najwyraźniej. I pogalopować przed siebie. Nie wiem jeszcze ku czemu. Ale te gry mają w sumie to do siebie, że one zwykle są bardzo tajemnicze i często nawet po ich ukończeniu mamy taki what the fuck, co się właściwie wydarzyło? Dobra, dotarliśmy do końca, teraz już animacja trwa. Na górze jest jakiś orb, ale nie bardzo wiem, co miałbym zrobić. Na to dziwne stworzenie też chyba nie wejdę. Nie mogę go też uderzyć, więc na razie je zignorujemy. Czy tu mogę wejść do góry? Nie tędy w każdym razie. No dobra, kwadratem atakuję.
tu wchodzę w inwentory, mogę założyć ten hełm, o którym mówiłem na starcie. Czy to mogę wyekwipować? Mogę. Zobaczcie, kontrakt ze śmiercią mam w slocie przedmiotu. Trzyma mnie przy życiu do czasu, aż wypełnię misję. Mogę go anulować w każdym momencie, to też ciekawe. I wtedy stanę się śmiertelny. O, czyli wtedy taki permadeath się chyba zaczyna. Dobra, podnieśliśmy jakiś przedmiot. A, to jest drabina, okej. Mhm, czyli koniem możemy skakać przez duże przepaści. Dostaliśmy też łuk, gdybym takiego potrzebował. I to jest mój secondary weapon? Aha, czyli muszę wyekwipować pewnie secondary. Okej, a to jest taki portal do ostatniego miejsca, w którym... Rozumiem, do odpowiednika ognisk z tych serii. Nie wiem, czy mogę zejść na dół, czy dostanę obrażenie, więc... O! O! O, dobra, tego się nie spodziewałem, prawdę mówiąc. A czy mogę z niego zeskoczyć w dowolnym momencie? Nie, może nie w dowolnym. Bo chciałbym na przykład galopować? A, właśnie, czajcie, o co chodzi. Chciałem wyskoczyć gdzieś tam daleko. A czy mogę wskoczyć temu na plecy? Mogę! Ale fajnie. Leaf of Gaia dostaliśmy. Dobra, koniu. Tobą prawdopodobnie mam skoczyć. Okej, on to robi na automacie na szczęście, słuchajcie, więc nie musiałem się tutaj wysilać za bardzo. Tu bym chciał zejść i zobaczyć, co to jest. A, i to są te miejsca, do których ten liść, te pióro właściwie, będzie mnie odprowadzać. Ja pewnie jeszcze nie mam nic do wydania. Właśnie, tu się jakieś szarcy zbiera. No i teraz będę zsiadał z tego konia nie wiadomo ile razy, bo to jest co chwila coś ciekawego. Aktywowałem jakiś punkt. Który? Otworzył część bramy, do której muszę teraz znaleźć dwa pozostałe klucze, o ile to są klucze. Nie wiem, jak często powinienem korzystać w ogóle z tego konia, bo pewnie nie w każdej sytuacji muszę to robić. Okej, na górze mamy jakiegoś dziwnego robaczka, który mi przypomina troszeczkę... O Jezu, jak się nazywał ten z... nie Risk of Rain, tylko... O Jezu, zaraz na tytuł gry nie pamiętam. Dobra, wycofuję się z tych słów, bo zaraz się pogubię. L2 button to block. Okej, czyli kółkiem rolujemy, L2 blokujemy. Stamina! Boże, ja tu mam staminę! No i dobra, 22 szardy, a chyba 20 było potrzebnych na pierwszy level. Zobaczcie, jest ten koleś po prawej stronie, przygląda się temu, jak walczę. Eluding death gives you a god complex, I see. If you intend to squander your life, go right on ahead. I'm sure your men are eager to see you, but should you think twice, take one of these. They're restorative plumes. Use it to ensure your return to Vardos. Consider it the last kindness I offer you. Compared to what lies ahead, I assure you it is. No dobra, dostaliśmy piórka, które on tam jakoś jeszcze szczególnie nazywał, ale mniejsza o to. R1 używamy wyekwipowanego przedmiotu, tylko ja teraz... Aha, mam faktycznie te do leczenia się, tylko nie muszę ich używać, bo jeszcze nie dostałem obrażeń, więc zostawimy to sobie na później. Spróbujmy zlevelapować w takim razie, w co my byśmy chcieli iść? No dobra, najpierw pójdźmy w siłę w takim razie. Okej. Nie muszę nic potwierdzać. Nie, nie chcę z level up. A, jest confirm, dobra, przepraszam.
To zlevelapowaliśmy, mamy drugi level. Słuchajcie, plus jeden do siły. Okej, czyli jak gdyby no, są takie typowo... Są na maksa typowo soulsowe rozwiązania. A, nie zdążyłem. Okej. Nie wiem, czy to zabiliśmy na górze, czy nie. Jest dużo przeciwników już na start. Au, nie przeturlałem się przez niego. A, bo ja nie mogę, bo mam tarczę. Może mam go przeskoczyć na przykład. Nie, też nie. Fuck, jeszcze obrywam. Dobra, czekajcie. Podleczmy się jednym z piórek. Dobra, koleś mi spadł na dół. Bardzo na dół. Okej, jak gdyby kiedy on dostaje obrażenia, to z tego co widzę... A czy mogę tu wejść? Kiedy on dostaje obrażenia, to tak sam nie za bardzo chce mi zadawać jakieś. Czy mogę go... Mogę! LOL? To tak naprawdę? Czy ja naprawdę mogę mu zadawać obrażenia? Czekajcie, bo ja nie mogę skoczyć, jestem jakiś ułomny jestem. Dobra, odwróć się. What the fuck? Dobra, to ja ginę generalnie. Koleś jakiś porąbany jest. Pewnie go można zabić, jak gdyby w większości tych gier można zabić jakiegoś typa na początku i w ogóle się wszystko potem zmienia. Dobra, ale my go sobie zostawimy. Olejemy typa, nie będziemy się tam z nim bawić. Odpoczniemy, żeby zregenerować te jedne piórko, które gdzieś tam przypadkiem... Co to jest? Ptaki. Te jedne piórko, które straciliśmy... No i dobra, coś tam sobie zbieram. 49 mam w tym momencie. Dobra. I tego, jak rozumiem, mogę po prostu wbić. O, dokładnie, on się potem odpuszcza z tą tarczą. Okej. Coś przyszło i oczyściło mi całą drogę właściwie. Mhm, przy okazji zabijając mnie też. Dobra, nieważne, to tyle by mi było. A żyję jeszcze. Przyleci kolejny. Dobra. Czy jest sens jakby lecieć tam z takim życiem? Jeszcze pamiętajmy, że jest cała lewa strona. A. Brawo ja! Okej, dobra. I suppose it was too much for me to expect you to you exist in a state of limbo. Neither truly dead nor truly alive. Death, as you mortals know it, is merely one facet. Make no mistake, you are in an unnatural state of flux. And it will take its toll on you. No dobra, rozumiem, o co biega. O dziwo nie straciłem całego doświadczenia, jakie zdobyłem, więc teoretycznie mogę sobie jeszcze tam podlevelapować z raz albo dwa. Dobra. Wjechał level upik. Zostawiamy to i lecimy dalej. Możemy sprawdzić też tą stronę całą. A, bo jeszcze mam blokowanie. Dobra, ja o tym zapominam. Zbyt często o tym zapominam. Czy po tym mogę chodzić? W ogóle, co tu się świeci? Widzicie te takie... smyrgające... A, ile to ma lecieć? Dobra. Dobra. Co tu jest napisane? Okej. Okay.
tam raczej nie doskoczę, nie? A, dobra, ale z trikiem, którego się nauczyłem teraz niedawno, już jak najbardziej. Dobrze, zobaczmy, co my dostaliśmy. Dostaliśmy budki, które oczywiście mogę założyć, bo nie miałem nic w tym slocie. Mam też pelerynkę, która ma w końcu jakieś stacy, bo moja nie miała żadnych. Dobra. No, bez dramatu bym powiedział. Tu na razie nie doskoczę. Ruszające się platformy. Ja bardzo lubię, jak są mapki zbudowane w ten sposób. Tu oczywiście sobie zejdziemy, żeby podnieść przedmiot. Nie wiem jeszcze, co te przedmioty robią i ja nie ukrywam, że grając w tego typu gry rzadko mi się chce sprawdzać. Jakby często chomikuję takie rzeczy, do końca gry nie wiedzą, co one właściwie robią. No, to jest moje podejście. Czy my coś tegoś? Tak, oczywiście, możemy. To co my tu jeszcze możemy wydać? Dobra, staminka też może mi się przydać. Nie wiem jeszcze oczywiście, jak rozwijać postać, nie będę ukrywał. Ta rozrzeżona figura jest dość dziwna, jakby zaraz miała stąd zejść i mnie zaatakować, ale nie, dobra. Może nie będzie źle. Okej, okay, arenówkę mi teraz robią. Dawać kolejnych. To wszystko? A, okej, idzie kolejny. Stamina low, to czekamy. Co ja mam zrobić, żeby mu zdjąć to? A, czekajcie, okej, okay, zdjęliśmy mu to. On był po to, żebyśmy się tego nauczyli. Nie to, przepraszam. Za sekundę. Dobra, pokonany. Czyli mamy umiejętność, która mu ściąga tą tarczę. Co dalej? Jest druga część klucza i trzecia pewnie będzie tam, gdzie był ten smok cały. Kurczę, muszę powiedzieć, że to naprawdę bardzo mi się podoba na start. Grałem trochę w Salt and Sanctuary. Jeśli nie znacie tej gierki, dajcie znać, w takim razie to wam chętnie pokażę w którymś materiale w przyszłości na kanale. Natomiast... A, mieliśmy sprawdzić, czy jest damage za spadanie. Fuck, zostawiłem przedmiot na górze. Oczywiście, że po niego wrócę. Jak to miałbym nie wrócić? Budki, czy są lepsze od moich poprzednich? Czym jest Finn? Która umiejętność to jest Finn? Niestety nie wiem. No come on, naprawdę. Dobra, wrócimy sobie na spokojnie, ale zbierając szardy z tych przeciwników, którzy są tu gdzieś po drodze. Au! Typie! Ale szanujmy się. Dobra. Szybki resecik. Mam nadzieję, że w miarę sprawnie przeczyścimy. W sumie mogę jeszcze sobie coś dodać. Mam nadzieję, że w miarę sprawnie przeczyścimy tamtą górę i że ucieknę temu smokowi, że mnie nie spali. A nawet jeśli spali, to także przeżyję. Dobra. Ciekawe, czy z rola można mieć większy zasięg. Nie tak. Dobra, padli obaj. Czekamy, aż ten tu przeleci, aż przestanie płonąć. Nie tak. Dobra, walić to wszystko, co tam wypadło, lecę na razie przed siebie.
Czekamy, czekamy, czekamy. Nie będę jakoś strasznie rushował. No to nie, to mój jest lepszy. Au! Gnojek mnie zatruł. Dobra, jego też zatrułem. Okej, co on robi? Co on robi? A tam pioruny lecą, dobra. Zdjęty, co dalej? Bo tu nic nie widzę tak naprawdę. A tu jest przepaść. Czemu ja nie zauważyłem za pierwszym razem? Fajna przepaść. Level. Nie wiem, czy stakowanie jak gdyby tego na później ma tu jakikolwiek sens. Podejrzewam, że nie za bardzo. Co to jest? Więcej piórek, czyli dokładnie tych rzeczy, które dostaliśmy od naszego prześladowcy. Tu mogę zejść na dół. Na razie sprawdzimy prawą stronę, żeby mieć pewność, że jest wszystko ok. Tu jest jakaś skrzynia. Czy ona się regeneruje? Najwyraźniej tak. A to mogę ją zatruć. Dobra. Jakaś księga na górze na mnie czeka i to chyba wszystko. Okej, okay, dostaliśmy plus 5% obrony przeciwko bossowi. Jak się wchodzi? Tu się wchodzi w zakładki. W ogóle słyszałem, że w tej grze można wracać do walk z konkretnymi bossami, jeśli się chce. Co uważam, że jest fajnym rozwiązaniem. No zejdź stąd. Halo. Dobra. Drobne nieporozumienie. Okej, mogę zejść na dół. To są te, co mnie zatruły. Dobra, będę żył. Mogę sobie rotować wyekwipowane przedmioty w ten sposób. To też raczej norma w tego typu grach. Czy to jest ogromna zbroja? Dobra, czyli pierwszy boss i pierwszy przegranko, co wy na to? But perhaps you'll be the last. Know that I do this to put an end to tragedies like yours. And if your sacrifice is necessary to my mission, then so be it. Dobra, daj się bijemy. Wow, dobra, to ma zasięg. To ma, kurde, zasięg. Dobra, zatrute. Okej. Okay. Easy, panie! Co to ma być? Au. Dobra, leży. Coś się stanie? Nie, uciekło po prostu. Dostałem talent pointy do wydania i mogę sobie teraz odblokować pierwszego skilla. Blocking attacks give you soul energy to use for attributes. Abilities, przepraszam. Okej, okay, wydany. Trochę dziwnie się wydaje w tym menu punkty, ale to nic.
Mamy w każdym razie trzeci punkt do odblokowania przejścia. Czyli brama powinna stanąć teraz przed nami otworem. Okej, okay, na razie jest w miarę łatwo, musicie przyznać, jakby... Wiecie, jaki ja mam poziom umiejętności i wiecie, że jak gdyby w normalnych Soulsach ja bym ginął po prostu co kilka sekund, a teraz tak nie jest. Ale to nie znaczy, że to jest złe oczywiście, to nadal jest bardzo przyjemna gra. Zaraz, czy my przypadkiem nie powinniśmy być... Nie, ja nie wiem, gdzie my jesteśmy, to jest jakieś inne miejsce. Odpocznę przede wszystkim. I gdzie było przejście? Oto jest pytanie. Czym ty jesteś? Ty mnie nie atakuje. Sprzedawca, okej. Okay. Będzie pan zadowolony. No ma jakieś tam sobie rzeczy. Na razie nie będziemy tym... Co? Co on, czemu on mnie zaatakował? Czy to normalne, że sprzedawca mnie atakuje? Wydało mi się to dziwne. Dobra, w każdym razie możemy teraz wejść do środka. Tak powiem wam, już trochę dopakowałem sobie chyba postać, bo trochę lepiej sobie radzi z atakami. Nie mam tu czegoś, co mi pozwoli przejść. Tu również nie mam. Lecimy dalej. Jest dzwon. Czy ja na pewno chcę w niego bić? Czy to przywoła jakieś dzikie bestie nie wiadomo skąd? Call horse albo leave. W sumie to nie jest zły pomysł, żeby wziąć konia i pogalopować razem z nim. Wow, ja mogę teraz orać wszystko na mojej drodze, moim koniem. Nie wiedziałem, że jest to możliwe. Samouczki mi tego nie mówiły. Oczywiście odblokowujemy ten punkt na wszelki wypadek. Co by się nie wydarzyło? Mam jakiegoś słodkiego robaczka, wrócę do niego właściwie, zobaczę co to jest. No nic mu nie mogę zrobić, to może nawet lepiej. Okej, okay, tu konie chyba mają przerąbane. Pozwolę sobie zostawić mojego konia i pójść dalej samemu. Tak czułem, że będzie boss fight. All King, słuchajcie, pierwszy prawdziwy boss fight, bo tamto poprzednie to była jakaś popierdółka. Na start chcemy go zatruć. Nie możemy? Czemu? Au! Au, typie! Sparował mi wszystko. Dobra, leczymy się na start. Leczymy się na start. R1! Nie zdążyłem. Fuck. Naciskałem strzałkę w prawo. Dobra, ale damy sobie jeszcze jedną szansę. Damy sobie jeszcze jedną szansę. Zdecydowanie boss do przejścia. I w ogóle zobaczcie, to co zdążyliśmy mu zabić, to co zdążyliśmy w nim zniszczyć, przeszło na moją pulę. Nie tracimy jej, co jest dość inne, dziwne. Dobra, siła jeszcze. Druga szansa. Koniu, pilnuj. Dobra, udało się również to teraz przejść. Au, już nie miałem staminki niestety. Poczekajmy, aż mi się trochę zregeneruje. Muszę pamiętać o tym. Stamina low. Czekamy, aż tam zrobi swój dziwny atak z daleka. What the fuck? Dobra, zaraziliśmy go. No nie zdążyłem zrobić uniku. Wiecie co, ja chyba po prostu się przejdę i uleczę. Aha, super. On tam jeszcze buta pewnie zrobi, coś jeszcze, dokładnie.
leży. No dobra, nie było tragicznie tak naprawdę. To był po prostu prosty boss, przy którym spanikowałem za pierwszym razem, ale zawsze panikuję w takich sytuacjach. Dobra, i zanim ja pójdę gdziekolwiek dalej, żeby nie zdradzać już fabułki, na tym skończymy dzisiejszy materiał, ale gra mi się bardzo podoba, bo jest właśnie przystępna, jest łatwiejsza od tych właśnie Soulsów wszystkich, przez co ja wiem, że ja się przy tym będę mógł dobrze bawić. No i wygląda pięknie i design bossów jest fantastyczny i po prostu przyjemnie się gra, jak gdyby po prostu to, co się czuje w tej grze przechodząc dalej, jest przyjemne. Także póki co dla mnie bardzo pozytywne zaskoczenie, dziwię się, że wcześniej w to nie grałem. No cóż, dajcie znać, jak wy to widzicie w komentarzach i tak jak mówiłem, dajcie też znać, czy kojarzycie Salt and Sanctuary. Jeśli nie kojarzycie, to zrobię sobie powrót do tej gierki, również wam pokażę. A z mojej strony na dziś to wszystko. Standardowo zachęcam do odwiedzania mnie na moim Twitchu, czyli twitch.tv/CTSG oraz żeby wpaść na mojego Discorda, pogadać o tej grze, o każdej innej grze i o wszystkim innym na świecie. Discord.gg/CTSG. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia już niedługo. Pa, pa!